Robert Karaś przyznał się do brania dopingu i jego rekord świata w 10-krotnym Ironmanie stanie się nieważny. Tragiczny finał spotkał także rekord świata ustanowiony przez Roberta Karasia na dystansie 10-krotnego Ironmana. We krwi sportowca podczas badania antydopingowego wykryto bowiem nielegalne substancje. Byłem w ogromnym szoku, ponieważ całe życie suplementuję się tak samo. Wielokrotnie byłem badany przez tą właśnie komisję w tej federacji. Sportowiec obok tego wideo na swoim profilu zamieścił obszerne oświadczenie, w którym oświadczył, że nigdy nie stosował żadnej formy dopingu. A także, że przed startem w Brazylii on sam zabiegał u organizatorów o zapewnienie badań antydopingowych. W styczniu miał on leczyć poważne kontuzje, w związku z którym miały zostać mu podane leki znajdujące się na liście WADA. WADA to oczywiście skrót od World Anti-Doping Agency. Substancją wykrytą w organizmie Roberta Karasia miał być drostanolon, inaczej nazywany jako masteron. Jest to ster... A warto, warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności on stwierdził, że to być może są jakieś leki, które przypisał mu lekarz, o których on nie wiedział, tylko jest jeden mały szkopuł. Masteron nigdy nie występował w lekach. Nie można było kupić masteronu w aptece. Nigdy. Nie został dopuszczony. Więc jest to kurwa niemożliwe! Niemożliwe! Wtedy anaboliczno-androgenny, zakazany w użytku przez Światową Agencję Antydopingową i jest to substancja, która ma głównie stymulować przyrost masy mięśniowej, powstrzymywać jej utratę w przypadku redukowania masy ciała, a także przyspieszać spalanie tkanki tłuszczowej. Jest to substancja stosowana głównie u kulturystów, stąd u wielu ludzi zaskoczenie skąd... Nie tylko u kulturystów, ogólnie masteron też jest bardzo często stosowany w sztukach walki i zawodnicy fame'u również go stosowali, wiem, bo osobiście znam. Taka ciekawostka. Nie, w odniesieniu do Karasia jedna rzecz strasznie dziwi. Uważam, że popełnił błąd, podejmując taką decyzję. To znaczy, Robert Karaś wyłączył możliwość komentowania, uwaga, wszystkich swoich zdjęć. Możliwość dodawania komentarzy jako posta została ograniczona. I co jest ciekawe, jeżeli się nie mylę, to na Instagramie musisz wejść w każde zdjęcie i każde zdjęcie ręcznie zablokować. A on zablokował chyba dosłownie każde zdjęcie na swoim profilu, bo macie tutaj na przykład zdjęcie, które już trochę czasu ma, kwiecień, 27 kwietnia, tutaj też komentarzu zamieścić nie można. Strasznie, strasznie dziwny ruch, który moim zdaniem sprawia, że widzowie tylko będą bardziej no to wszystko wkurwieni. Tutaj też nie możecie zamieścić komentarza. No, słaba ucieczka od konwersacji, tak szczerze. Bardzo słaba. Zwłaszcza, że to jest dla niego nieuniknione, bo tak czy inaczej będzie musiał zmierzyć się z komentarzami walcząc na fame, a został teraz ogłoszony, bić się niedługo będzie, także i tak jest to coś, z czym będzie musiał się zmierzyć, a to moim zdaniem utrudnia mu całą przeprawę. Po tym, wiecie co, ja wam powiem w sposób następujący. Ja wiem, że za chwilę będziecie mówić, że chuj mi w dupę i tak dalej, że chuja się znam, ale ja tak naprawdę znam sportowców z wielu dziedzin i to sportowców, którzy mają naprawdę duże osiągnięcia, mają różne medale i z rozmowy z nimi wynikałoby, że w każdym sporcie zawodowym są sterydy, tylko trik polega na tym, żeby w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie się wyczyścić tak, żeby na testach nic nie wyszło. No i mi z jednej strony tego gościa jest szkoda, dlatego że w tym momencie tak naprawdę wszystkie jego osiągnięcia od tak zostaną zabrane, a najprawdopodobniej mierzył się z ludźmi, którzy też byli na dopingu. Więc może być to takie troszeczkę druzgocące. Poza tym najprawdopodobniej straci większość, albo nawet może wszystkich sponsorów, bo sponsorzy nie będą chcieli się po czymś takim podpisywać. Więc jest to przykre, bo jest to tak naprawdę zaprzepaszczenie być może kariery. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko zamiast palić tekstami typu no w sumie to lekarz mi to nieświadomie podał, nie wiem o co chodzi, to lepiej powiedzieć szczerze, tak, zażywałem taki i taki steryd. I tyle. Właśnie ona w organizmie Robert. Nie wszystkie, tylko to jedno, a co do sponsorów, to tylko dwóch się wycofało. Okej, ja tego nie życzę, absolutnie tego nie życzę, natomiast wycofało się dwóch teraz. Nie wiadomo, czy nie wycofają się kolejni. Ja tego nie życzę, bo ja nikomu nie życzę jakby upadku w życiu. Uważam, że to cecha małych ludzi.
Roberta Karasia, któremu do pokonania tak ogromnych dystansów nadmiarowe kilogramy wcale nie są bardzo potrzebne. I teraz na samym początku wypowiadania się o tym temacie zaznaczę, że absolutnie nie jestem ekspertem w tym temacie, nie mam żadnej wiedzy, w związku z tym pozwolę sobie nie wypowiadać swojego zdania na temat omawianych tutaj środków, a raczej przytoczę wam informacje, które znalazłem na ten temat w internecie, głównie powołując się z jednej strony na wypowiedzi Roberta Karasia, a z drugiej... Jasne, że tak, dlatego Korwin słusznie postulował, żeby zalegalizować doping i skończyć tę szopkę. Wówczas będzie rywalizacja zarówno sportowców, jak i farmaceutyków. Mariusz przesyła 2 złote. Dobra, więc tak, odnosząc się do tego, co napisałeś, ja jakiś czas temu miałem rozmowę właśnie z jednym ze sportowców i powiedziałem, że... Probierz przesyła 2 złote i 28 groszy. Problem polega na tym, tak sobie rozmawialiśmy, ja mówię, stary... Ale patrzcie, na czym polega problem. Wyobraźcie sobie, że na ten moment, z dnia na dzień, z całej kulturystyki znika doping. Z dnia na dzień w kolarstwie znika doping. Po prostu znika. Badania są tak zajebiście doskonałe, że wykazują wszystkich po kolei, którzy biorą. I teraz sobie wyobraźcie, że oglądacie sport i ten sport, jeżeli chodzi o wyniki, jest na niższym poziomie. Jakkolwiek źle to brzmi, to kulturysta będzie lepiej wyglądał na dopingu. Kolarz przejedzie szybciej dystans, będąc na dopingu. Więc nagle rekordy przestaną być bite, nagle występy będą miały niższy wizualnie poziom dla ludzi i ludziom też ten sport może się coraz mniej podobać, bo ludzie liczą na to, że rekordy ciągle będą bite i ciągle będą przekraczane jakieś granice ludzkiej wytrzymałości. Więc ja uważam, że niestety, albo stety, musimy się pogodzić z tym, że doping jest nieodłączną częścią sportu. Tak uważam. Tak uważam. Jest to, kurwa, przykre, ale prawdziwe. A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to moim zdaniem się, kurwa, oszukuje. Ja na przykład... No bo patrzcie nawet na Fame MMA. Prawda jest taka, że na Fejmie prawie każdy, albo może nie prawie każdy, ale duża część zawodników jest na środkach. I to nie jest tak, że oni są na jednym środku, na dwóch środkach. Niektórzy zawodnicy w Fejmie są na pięciu środkach jednocześnie. Ja uważam, że jest to sprawa prywatna, więc nie będę rzucał nazwiskami. No ale po prostu jest to bardzo, bardzo, bardzo powszechne. I problem polega na tym, że jeżeli przychodzi jakiś nowy zawodnik i chce się zmierzyć jak równy z równym, to nigdy nie będzie się mierzył jak równy z równym, jeżeli sam nie wejdzie na doping, bo będzie, kurwa, słabszy fizycznie, bo będzie miał gorszą wydolność tlenową, wiadomo, też tutaj w grę wchodzi genetyka, ale jednak te środki pomagają, będzie mniej wytrzymały, będzie miał mniejszą agresję, a ta agresja w walce też jest, kurwa, istotna, więc... Tak naprawdę ludzie, którzy przychodzą do Fejmu, w większości są zmuszeni do tego, żeby ten doping napierdalać. Tak uważam. Jest to, kurwa, smutne, ale prawdziwe. Z drugiej strony na rozmaitych ekspertów, którzy wypowiedzieli się chociażby w programie Hate Park, w którym sportowiec wczoraj wystąpił, ponieważ jak sam stwierdził, poprosił go o to jeden z jego sponsorów, a pomysł w założeniach wydawał się być niezły, bo tego rodzaju konfrontacja mogłaby Roberta Karasia oczyścić z zarzutów i wyjaśnić, skąd niedozwolona substancja znalazła się w jego ciele. I podczas tego programu Robert Karaś przyznał się, że rzeczywiście przyjmował doping i na dodatek przyjmował go świadomie, wiedząc... Od kiedy znowu jesteś na dopingu, cel donate'ów się szybciej wypełnia. Paulinka, jedyny doping, jaki ja stosuję, to doping od mojej widowni. Tak samo było na Fejmie. To był jedyny doping, jaki miałem w dwóch walkach. Doping na stadionie. I wiecie co? I gówno, testosteron byłby lepszy. Przegrałem tę drugą potyczkę. Że jest to coś nielegalnego. Czy miałeś świadomość, że bierzesz doping? Na 72 kimś... godziny, ale bierzesz doping. Jak tak, ja jak z kimś współpracuję, to zazwyczaj komuś ufam i na przykład o tej substancji masteron, to w ogóle ja przeczytałem 2 dni temu, co to jest. Jakby nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Kolega, który był akurat na sali, mówił, że Robert, weź pójdź po jakąś pomoc, bo ty się niczym nie suplementujesz i tak dalej. Więc polecił mi osobę, która też jego suplementuje i suplementuje innych sportowców. Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi, 72 godziny nie ma swoją granicę, więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Zadzwoniłem do osoby, która mnie suplementuje. No ale dobra, no ale jak to, nie wiem, dla mnie to jest też strasznie dziwna wymówka. Ktoś powiedział mi, że mi coś da, w sumie nie powiedział, co to jest, nie wiedziałem, co to jest, zapytałem, czy jest legalne, powiedział, że jest nielegalne, ale po 72 godzinach nie będzie dało się tego wykryć, więc to wziąłem. Przecież tak szczerze, to brzmi śmiesznie. To brzmi śmiesznie. Komentowała właśnie w tym grudniu, styczniu i zapytałem, co to są za substancje, czy to są te, powiedział, że... Znaczy, ja nie sugeruję, że on kłamie, ale jeżeli mówi prawdę, to szczerze,
No zachował się strasznie lekkomyślnie, jakby słabe to było. Tak, ale że nie powinno ich być po kilku godzinach, że nie wie jak to jest możliwe, że są po 120 ileś dniach. Oprócz wspomnianego Masteronu, Robert Karaś miał również przyjmować Meldonium, który jest popularnym wśród freakfighterów lekiem poprawiającym wydolność. Czy substancje, które wykryto w twoim organizmie podczas zawodów w Brazylii, Masteron i Meldonium, zostały wprowadzone do twojego organizmu przed walką, która odbyła się 3 lutego na Gali Fame MMA? Odpowiadasz tak. Tak. Natomiast warto tutaj dodać, że jest to substancja głównie poprawiająca wytrzymałość organizmu w warunkach beztlenowych przy bardzo wysokim tętnie. Na przykład, które występuje podczas walki w oktagonie na Fame MMA. I jak przyznaje sportowiec, obie te substancje zażywał w związku właśnie ze swoją walką, która odbyła się w lutym tego roku. Robert Karaś skrzyżował wtedy ręce z Filipkiem. Ogólnie Meldonium jest chyba najpopularniejszym środkiem na Fame MMA, ogólnie we freakfightach. We freakfightach wszyscy prawie biorą testosteron i wszyscy prawie biorą Meldonium. Więc to faktycznie są takie dwa środki, które stosowane są bardzo, bardzo, bardzo powszechnie. Ja w obu walkach nie brałem niczego, mówię to szczerze. Zresztą chyba po mojej sylwetce było widać, chociaż sylwetka nie do końca jest deciderem, bo jak bierzesz małe dawki testosteronu czy jakieś meldonium, to niekoniecznie twoja sylwetka musi wyglądać atletycznie. Ważna jest też dieta i dawki też są istotne. Dawki testosteronu kulturystycznie to są duże dawki, bo wtedy te mięśnie są właśnie wypełnione, duże, ukrwione całe i tak dalej. W sztukach walki niekoniecznie taki efekt chcesz odnieść, bo jeżeli taki efekt będziesz miał, no to będziesz pospinany, będziesz trzymał ręce, to będą ci za chwilę opadały, bo będą zmęczone, będą napięte, będą zbyt mocno dokrwione, więc w walkach bierze się po prostu bardzo małe dawki testosteronu. Z tego co wiem, to zazwyczaj ludzie mają dawki rzędu 100 mg 104, 5, 6 albo 7 dni. A Meldonium nawet nie wiem, bo nie do końca wiem jak ten środek działa. Wiem tylko tyle, że jest podawany zarówno w tabletkach, jak i we wlewach chyba dożylnych albo domięśniowych, nie wiem. I wiem, że poprawia wydolność, ale jaki ma okres półtrwania i tak dalej, to nie wiem. A niedługo przed walką rzeczywiście doznał szeregu bardzo nieprzyjemnych kontuzji. Jest to natomiast wersja wydarzeń sprzeczna z tym, co zadeklarował w pierwszym oświadczeniu wrzuconym na swój profil, w którym pisał wyraźnie, że oświadcza, że nigdy nie stosował żadnej formy dopingu. Wczoraj na swoim profilu Karaś opublikował także wyniki z badania wariografem, które mają potwierdzać, że wykryte substancje zostały wprowadzone do jego organizmu przed walką na gali Fame MMA, ale nie używał ich po gali w trakcie przygotowań do zawodów w Brazylii, nie używał ich podczas innych wyścigów, w których bił rekord świata, a także, że sam zabiegał u organizatora o zapewnienie kontroli antydopingowej. Bezlitosny dla sportowca jest także szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Stwierdził on, że triatloniście może grozić nawet 4-letnia dyskwalifikacja. Michał Rynkowski, którego cytuję, dodał także: generalnie co do stosowania wskazałbym na sporty siłowe bardziej niż wytrzymałościowe, to na pewno, ale może też mieć zastosowanie w tych drugich, niczego nie można wykluczyć. Możliwe też jest pojawianie się go w sportach walki. Ja właśnie zapytałem osobę, która zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem różnych osób pod kątem sportowym, ale również pod kątem suplementacji nielegalnymi środkami. I ten gość powiedział mi, że Meldonium ogólnie byłby środkiem, który pomógłby w triatlonie, a ten drugi środek jest środkiem, który również by pomógł, jeżeli byłby stosowany w małych dawkach. Natomiast ja za to nie ręczę, nie jestem ekspertem, nigdy tych środków nie przyjmowałem. Ja przyjmowałem w życiu jedynie testosteron, więc nie wiem, nie, ale bazuję gdzieś tam na wiedzy osoby, która zarabia pieniądze na takich rzeczach. Dodał także, że szanse na przypadkowe zażycie są znikome. Dodał także, że drostanolon nie jest w ogóle stosowany przy leczeniu kontuzji, podważając tym samym wersję wydarzeń przedstawioną przez sportowca. Robert Karaś, przepytywany przez Tomka Smokowskiego w Hate Parku, niestety nie wypadł najlepiej. Nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Ja nie mam kurwa nic do ukrycia, nie? Kurwa, nie ma kurwa instrukcji jak iść przez życie. Będę leciał na piwie, batonach, kurwa i wodzie. Ja nie jestem oszustem. Po prostu to było pod wpływem jakichś kurwa chwilowych emocji. Pomimo całej mojej sympatii do tego człowieka, a także ogromnego podziwu, którym darzę jego osiągnięcia sportowe, muszę powiedzieć, że zaprezentował się podczas tego programu fatalnie. Mylił wersję wydarzeń, umniejszał problem, mówił, że to nie jego wina, bo kolega podał mu złe rzeczy, a on nie sprawdził. Stracił sponsorów nie przez to, że wziął substancje niedozwolone, tylko przez szefa Polada, który
nazwał po prostu tą rzecz po imieniu. Udzielił wywiadu przeglądowi sportowemu szef Polady. Mhm. Przez niego straciłem 600 tysięcy w jeden dzień. To nie jest tak, że ja jestem gdzieś zablokowany, bo z tego wynika tego pana, że tak może być i moi sponsorzy, na przykład z którymi mam 2-3 lata, na 2-3 lata kontrakt miałem mieć, mówią, nie no to po co nam karać, skoro 4 lata ma nie startować i taką głupią decyzją gdzieś tam się wycofali. Używał zwrotów, które przez widownię zostały uznane za aroganckie i bucowate, typu mam to w dupie. Natomiast, żeby nie być tutaj takim jednostronnym, ma dla mnie sens logiczne wytłumaczenie odnośnie tego, że substancja, jaką jest chociażby meldonium, wspomaga organizm przy innym typu wysiłku niż ten, który następuje podczas wykonywania 10-krotnego Ironmana. Po co mi meldonium, które gdzieś tam, nie wiem, na wysokim tętnie po prostu jesteś w stanie się dłużej po prostu utrzymać, gdzie moje najwyższe tętno na wyścigu to było 117. Podobnie zresztą jestem w stanie zaufać, że te substancje, które Robert przyjął, były przyjmowane stricte do jego walki na Fame, a nie do zawodów w Ironmanie, w których... Tylko jest jedna rzecz, której nie rozumiem, bo nawet jeżeli przyjął środki i stricte z myślą o walce na Fame, to pytanie brzmi, po co? Przecież gość, który ma tak zajebistą kondycję, ja rozumiem, że jest to inny rodzaj kondycji, bo inaczej jest biec na długim dystansie, inaczej jest robić jakieś zrywy, gdzie wyprowadzasz dużą serię ciosów i tętno jest zupełnie na innym pułapie, na innym poziomie. No ale mimo wszystko, no wydaje mi się, że podstawy, jeżeli chodzi o gdzieś tam predyspozycje genetyczne, czy nawet jakby działanie płuc, to powinieneś być raczej spokojny, że jesteś w stanie wyrobić sobie taki zapas tlenu, żeby środków tego typu w ogóle nie potrzebować. Koleś mu polecił te środki do regeneracji po złamaniach. Kurwa, no nie wiem. No nie wiem, stary. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o doping. Więc nie wiem, ale uważam, że jak mamy do czynienia ze sportowcem wysokiej klasy, sportowcem, który odnosi duże sukcesy, to nie jest najmądrzejszym pójść do pierwszej, lepszej osoby, skonsultować się odnośnie tego, jaki doping powinien stosować, tylko lepiej iść do kogoś, kto faktycznie ma gdzieś tam renomę wyrobioną i jest jakimś lekarzem, który też coś osiągnął, nie? No, dla mnie to jest dziwne. Brał udział kilka miesięcy później, bo prawdopodobnie były to dla niego środki nowe i gdyby miał je już przetestowane i wiedział, jak działają i po jakim czasie. Potem wydaje mi się, że w momencie, w którym ktoś ci przychodzi i mówi, słuchaj, to działa tak i tak, to też nie jest to specjalnie mądre, żeby na słowo takiej osobie wierzyć. Znaczy, jak ja to rozumiem, w momencie, w którym ja miałbym przed sobą takie wyzwanie, to jak ktoś by mi powiedział, słuchaj, po 72 godzinach twojego krwiobiegu jakiś środek znika, to pierwsze, co bym zrobił, to poszedłbym do prywatnego laboratorium, przebadał sobie krew i sprawdził, czy faktycznie ten środek już nie jest wykrywalny. A jeżeli byłby wykrywalny, to zrobiłby wszystko, żeby się oczyścić. Przestają być wykrywalne w organizmie, to nie dałby się... No ale wiadomo, każdy mądry po fakcie, nie? To też ja też mogę pierdolić teraz, jak już wiemy, co się wydarzyło. ...w tak głupi sposób złapać, jeszcze samemu prosząc o dodatkowe testy antydopingowe. Natomiast jeżeli korzystał z jakichkolwiek innych wspomagaczy, o czym nie wiemy i się pewnie nie dowiemy, to pewnie takie podzawody triatlonowe miał już dobrze obcykane i nawet jeżeli cokolwiek stosował, podkreślam nawet jeśli, bo może rzeczywiście takowych środków nie było, to pewnie on bądź osoba, która mu tego typu substancje. Ja tego gościa prywatnie nie znam, ale po prostu na najwyczajniej w świecie jest mi go szkoda, bo co by nie mówić, teraz dużo osób będzie mu kompletnie umniejszać, a prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy był na jakimś dopingu, czy nie był, to rzeczy, które wypracował, są rzeczami, które wypracować jest prawie że niemożliwe. Na pewno mocno zapierdalał, na pewno się poświęcał treningom i na pewno jest gościem, któremu się gdzieś tam sportowo ten szacunek należy. Więc no szkoda mi go mimo wszystko. Uważam, że tutaj zaliczył mocny, kurwa, upadek wizerunkowy. Natomiast z drugiej strony, no za głupotę się płaci, nie? Taka jest kolej rzeczy w życiu. Stricte do zawodów triatlonowych poleca i... Rafał, nie może takich badań robić prywatnie? Stary, ale oczywiście, kurwa, że można. Nawet jeżeli tego w laboratorium nie zrobisz, to jestem pewien w 100%, że zrobisz takie badania, że są osoby, które się tym zajmują. Wszystko można. Zwłaszcza w kontekście sportu. Naprawdę, ta dziedzina jest bardzo, bardzo, bardzo rozwinięta. Zarówno jeżeli chodzi o doping, jak i czyszczenie się z niektórych rzeczy. No, uwierz mi na słowo, kurwa, wiem.
i pod tym kątem go prowadzi. Wie, jak to zrobić w taki sposób, żeby później nie zostało to wykryte, o czym świadczy chociażby to, że dotychczas wszystkie kontrole antydopingowe przechodził bez problemu. Problem pojawił się dopiero wtedy, kiedy w jego życiu pojawiły się freak fighty. Po drugie, mam wrażenie, że wielu osobom się wydaje, że doping działa w taki sposób, że Robert Karaś przez 2 miesiące weźmie zastrzyki w pupę, coś tam sobie potrenuje, a no, potem tak na luzie przebiegnie 10-krotnego Ironmana, zrobi rekord świata. Dopiero mówię, że się nie znam. Nie znam się, jeżeli chodzi o działanie poszczególnych środków. Kurwa, Paulina, słuchaj uchem, a nie brzuchem. No nie znam się, jeżeli chodzi o właściwości wszystkich środków anabolicznych, ale wiem mniej więcej, jak wygląda cały przebieg, jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o osoby, które się tym zajmują i tak dalej. Bo chcąc, nie chcąc, robiłem w życiu różne rzeczy, jeżeli chodzi o sporty. Poznawałem różne osoby i poznałem też ludzi, którzy zajmują się tym właśnie, że startują na przeróżnych zawodach i z tego się utrzymują. Więc troszeczkę ten temat jest mi znany w tym kontekście. Ale faktem, ludziom się wydaje, to jest naprawdę bardzo częste, że ludziom się wydaje, że w momencie, w którym ktoś weźmie sobie zastrzyk w dupę, to nagle będzie wyglądał jak Johnny Bravo. Albo ludziom wydaje się, że jeżeli ktoś weźmie zastrzyk w dupę, to nagle będzie gościem, który ma niekończący się tlen, bo wyrośnie mu kurwa 3., 4., 5. albo nawet 10. płuco. No tak to kurwa nie działa. Te rzeczy w jakimś procencie przyspieszają ci na przykład regenerację, przyspieszają ci możliwy porost mięśni, chociaż ten porost mięśni też jest za sprawą tak naprawdę, podejrzewam, regeneracji, no i przyspieszają, no i powiększają ci pojemność płuc, jak najbardziej, ale kurwa nie do tego stopnia, żebyś nagle bił 10-krotnego Ironmana, nie? To gdzieś tam jest jakiś procent, a nie coś działa razy 20. Ta i elo. Tajemnicą Poliszynela jest, że mnóstwo zawodowych sportowców regularnie przyjmuje doping w przeróżnych postaciach, po prostu robią to w taki sposób, aby nie zostało to wykryte. Bądź ich sztaby wynajdują substancje, które nie znajdują się jeszcze... Oczywiście, kurwa, że tak, generalnie to jest wyścig zbrojeń. Tak samo jak... Prawda jest taka, że w sporcie doping jest tak samo istotny jak same metody kurwa treningowe i dietetyka. Taka jest prawda. To jest prawda, która jest zamiatana pod dywan. To jest prawda, w którą ludzie nie chcą uwierzyć, ale tak jest. Ja pamiętam jak dzisiaj. Tak wam przytoczę taką rzecz. Ja mniej więcej w ten sposób widzę postrzeganie tego przez dużą część społeczeństwa. Jak ja zacząłem trenować na siłowni i zacząłem brać sterydy, to tata na mnie patrzy tak i mówi, kurde, ty to... żartowałem sobie, zdejmowałem koszulkę, napinałem się, mówiłem, patrz jaki umięśniony jestem, nie, Rafciu jest groźny, jakieś takie głupoty mu gadałem. I ta tata na mnie spojrzał i mówi, strasznie wyglądasz sztucznie, nie, że to sztucznie wyrobione mięśnie i to się nie liczy. To na niego patrzę, mówię, stary, ale ja testosteron biorę, on naturalnie w organizmie występuje, jak sztucznie wyglądam, no wyglądam normalnie, no może faktycznie jestem większy niż bym był, gdybym tego nie brał, w sumie po to biorę, żeby być większym, ale jak sztucznie? On mówi, no sztucznie, nie wiem, jakoś Pudzianowski to na przykład bez sterydu, patrz jaką sylwetkę osiągnął, to na niego patrzę, kurwa, z niedowierzaniem, nie? Sobie myślę, chłop mówi mi, że ja wyglądam sztucznie i przywołuje Pudzianowskiego jako przykład naturalności? Ja mówię, bo stary, kurwa, ale Pudzianowski to chyba 10 aptek, kurwa, przyjmuje naraz, nie? I on był przekonany, że Pudzianowski nie jest na żadnym dopingu, to jest facet, który trenuje od dzieciaka. Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie naprawdę mają takie rozumienie tej branży, że im się wydaje, że zawodowi sportowcy to są goście, którzy po prostu trenują całe życie, więc oni nie mają prawa niczego brać. No gówno prawda, bullshit. To jest wyścig zbrojeń. Wszyscy sportowcy mają swoich chemików, którzy napierdalają im substancje, którzy sami w kociołkach im kurwa gotują poszczególne rzeczy, bo są chemikami i się na tym znają. I to są też osoby, które pomagają dobierać doping właśnie w taki sposób, żeby był niewykrywalny na testach. No, no to jest real talk. Jak ktoś to nie wierzy, uważa, że to jest jakaś teoria spiskowa, no to nie wiem, żyje w Matrixie, kurwa. Na liście środków zakazanych, a ich zastosowanie może przełożyć się na poprawę wyników sportowca. Możliwości naszych organizmów są ograniczone i... A wiecie dlaczego sportowcy prawie nigdy się do dopingu nie przyznają? No właśnie dlatego, że po pierwsze oni sami często testy muszą oszukiwać, nie mogą, jeżeli na testach wyjść, że coś biorą, to po pierwsze. A po drugie, też ważne, reklamodawcy tego wymagają. Wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi jakiś kulturysta, jedną rzecz fajnie wziąć pod lupę, bardzo głośna swego czasu i w odniesieniu do tego można wytłumaczyć proces, w jakim to wszystko przebiega.
Dobra, to jest widzę, że w jakiejś potwornej jakości, ale zaraz próbuję znaleźć coś lepszego, chociaż chyba nie będzie to proste. O! Dajmy na przykład coś takiego. Otworzymy to sobie w nowej karcie. Nie otworzymy, jest to film Patryka. No ale dobra, generalnie kiedyś było coś takiego, że Słodkiewicz, czyli jeden z bardziej uznanych polskich sylwetkowców, zamieścił, miał współpracę z jedną z marek, które zajmują się produkcją suplementów i oni mieli taką reklamę w gazecie 16 kg masy mięśni w ciągu 3 tygodni. I reklamowali, że ich suplement sprawia, że facet tak bardzo urósł. To jest kompletną bzdurą, bo nawet na żadnych sterydach tak nie urośniesz, to jest niemożliwe. I tak wtedy reklamowano HMB, które de facto nie działa. I właśnie na tym to polega, że tak naprawdę sportowcy też w pewnym stopniu są niewolnikami reklamodawców, którzy wymagają od nich tego, żeby generowali im sprzedaż. A jak mamy do czynienia z gościem, który pierwszy raz przychodzi na siłownię, taki gość potrenuje sobie 2 tygodnie, widzi, że jeszcze nie urósł, bo on by chciał kurwa być większy i sobie myśli, kurwa jak to jest, że inni są tacy duzi? No i zaczyna sięgać po suplementację. A firmy suplementacyjne wciskały długo kit, że biorąc kurwa suplementy będziesz duży. Gówno prawda. One ci mogą troszeczkę pomóc, ale naprawdę w niewielkim stopniu. Poza kreatyną tak naprawdę cała reszta tych rzeczy to tam chuja jest warta. Co najwyżej można powiedzieć, że witaminy, suplementacja witamin jest ważna, tak? No ale to nie sprawi, że urośniesz wielki. Chcąc rywalizować z najlepszymi, bardzo często musimy liczyć się z tym, że nasz organizm będzie musiał mierzyć się z przeciążeniami, których może po prostu nie wytrzymać. O czym zresztą najlepiej świadczy ilość kontuzji, których robi... Czemu poza kreatyną? No bo kreatyna ma udokumentowane medycznie działanie. Faktycznie kreatyna sprawia, że gdzieś tam jest dostarczana większa ilość wody do tych mięśni. Mięśnie robią się większe, jesteś w stanie nabrać trochę więcej kilogramów, masz tą wodę zatrzymaną i faktycznie. A białko? No ale białko nie jest suplementem, tylko białko jest częścią diety. Jaka jest różnica, czy zjesz sobie kurczaka, czy zjesz sobie białko syntetyczne? To jest syntetyczne, w sensie białko takie w formie proszku. Żadna, to jest uzupełnienie diety. Mastach, a widziałeś jak procentowo wypadają suplementy w badaniach większości tych rzeczy? Wypadają w taki sposób, że szkoda na nie pieniądze marnować, jeżeli nie jesteś gościem, który zawodowo startuje i te powiedzmy 0,1% może cokolwiek kurwa przynieść. Robert Karaś regularnie się nabawia. Nie próbuję tutaj usprawiedliwiać brania dopingu. Próbuję bardziej pokazać, że dopingu nie bierze się po to, żeby bezwysiłkowo osiągać lepsze wyniki, tylko żeby umożliwić organizmowi o wiele cięższe treningi, niż byłoby to możliwe w normalnych warunkach bez wspomagania. Żeby sportowiec mógł trenować 5 godzin dziennie zamiast 4. I następnego dnia wstawać zregenerowanym, wypoczętym po to, żeby znowu zrobić kolejne 5 godzin, gdzie w normalnych warunkach nie byłby w stanie tego wykonać, bo po prostu jego organizm odmówił.